No w końcu mogę zabrać się za tego vloga. Siemaćko wszystkim, jestem Spike i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest vlog o czymś, co moglibyście się nie spodziewać, czyli o książce. Ale to nie jest zwykła książka. Nie jest to żadna nudna lektura szkolna, ani nic z tych rzeczy. Osoby, które siedzą na moim kanale od dłuższego czasu, z pewnością wiedzą, że jestem wielkim fanem serii Need for Speed, zarówno gier, jak i w sumie filmu. Uwielbiam też różne teorie związane z Need for Speedami i tym podobne. W sumie na dowód macie oczywiście tu moją kolekcję gier Need for Speeda, czyli no trochę ich jest. Klasyczny Most Wanted, jest tu nawet Carbon, mamy Worlda, Shift 2 Unleashed, Hot Pursuit, jakkolwiek się to powinno czytać w sumie, The Run, Most Wanted z 2012 oraz Rivals. Dzisiaj, jeśli mowa o książce, to trzeba będzie się skupić na tych dwóch tytułach, czyli Most Wanted oraz Carbon. Mianowicie, tak, istnieje książka o Need for Speed. Jest to chyba jedyna książka, której jest mi ciągle mało. Może nadmienię na początek tak. Książka Need for Speed pod tytułem The Most Wanted – Powrót do Rockport została napisana przez Andreasa Lanskiego. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tutaj nazwiska. A Andreas Lanski, dla tych, którzy nie wiedzą, był odpowiedzialny za stworzenie fabuły do właśnie tych dwóch części Need for Speeda, które są właśnie ze sobą powiązane, bo jak wiecie, Carbon jest kontynuacją Most Wanted. Cóż, i właśnie o tym jest ta cała książka. Jest to kontynuacja historii. Co prawda nie jest to do końca oficjalna kontynuacja, ze względu na to, że Electronic Arts miało z tym pewne problemy, że Andreas Lanski chciał sobie zrobić książkę na podstawie tych dwóch części. Dlatego musiał zmienić tytuł, musiał zmienić na The Most Wanted, a wcześniej chyba miał się nazywać po prostu Need for Speed i tam dalszy tytuł. Mimo wszystko nie przeszkodziło to mu przed wydaniem książki. Pisał ją dość długo, bo książka została wydana chyba w 2007 roku, o ile się nie mylę. Czyli no chyba rok po Carbonie, o ile się nie mylę. Tylko że książka miała być przetłumaczana na języki obce. W sensie obce względem angielskiego. Czyli tam chyba miał być hiszpański, miał być jakiś pewnie jakiś chiński czy coś takiego i miał być również polski. I on miał do tego swoich ludzi, tylko że właśnie potem były jakieś problemy. Nie pamiętam dokładnie, czy to chodziło właśnie z EA czy coś innego, ale mimo wszystko znalazły się w Polsce osoby, które zechciały to przetłumaczyć. Istnieje taka strona internetowa o nazwie mostwantedbooks.pl. Jest to właśnie strona poświęcona tejże książce. I ogólnie jest założona właśnie przez osoby, które zajmują się tłumaczeniem tej książki na polski. Oczywiście mają zgodę na wszystko i tak dalej. Robią to naprawdę profesjonalnie. W składzie na pewno jest Melora, która jest odpowiedzialna za tłumaczenie, o ile się nie mylę. Właśnie mam nadzieję, wiem, że ona pewnie to ogląda, więc Melora, jeśli to oglądasz, coś pomyliłem, to nadmień to w komentarzu i z góry przepraszam, bo mogą mi się niektóre rzeczy mylić. Są osoby też odpowiedzialne za stronę graficzną, jeśli chodzi o okładkę książki i tak dalej, bo książka była wydana w formie papierowej, ale też elektronicznej. Książka jak była przetłumaczona, zaczęły być chyba tłumaczone w 2015 roku i wtedy też była gdzieś wydana wersja papierowa. Oczywiście póki co nie jest jeszcze to dostępne, w sierpniu dopiero będzie wydany tom drugi, gdzie będzie dodruk tomu pierwszego i właśnie papierowa wersja tomu drugiego. Na ten czas można kupić wersję elektroniczną tomu pierwszego, co też ja zrobiłem, bo to działa na takiej zasadzie. Tom pierwszy miał dostępne chyba 10 albo 5 pierwszych rozdziałów za darmo na tej stronie. Linki oczywiście do tej strony macie w opisie, czyli ten forum i ich oczywiście fanpage i kanał YouTube też powinienem wrzucić. Jeśli się chce przeczytać cały tom pierwszy, który składa się chyba 15 albo 20 rozdziałów, już w sumie nie jestem pewien, to po prostu trzeba kupić książkę. Więc ja najpierw przeczytałem sobie w internecie, co tam było dostępne. Ja byłem pod wrażeniem tego, jak ta książka jest zrobiona. W tłumaczeniu, tłumaczenie też jest fenomenalne jak dla mnie. Nie doszukałem się chyba ani jednego błędu w całej książce. Tom drugi zaś jest dostępny właśnie też za darmo w 5 rozdziałach. No i w niedługim czasie, tak chyba na początku lipca, powinien zostać wydany ostatni 15 rozdział, znaczy
piąty rozdział tomu drugiego, który prawda będzie tym ostatnim właśnie darmowym rozdziałem, a potem będzie w sierpniu wydany cały tom drugi. Ale dobra, może tak, bo powiedziałem teraz takie czysto techniczne sprawy związane z książką, ale może powiem, o czym jest. Książka właśnie jest kontynuacją serii Need for Speed Most Wanted oraz Need for Speed Carbon. Tu może wam przeczytam, jak to jest to napisane, żebyście wiedzieli, taki opis książki. Thomas jest kierowcą biorącym udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Po pokonaniu swojego dawnego rywala wraca do miasta Rockport, gdzie dwa lata wcześniej był na szczycie stworzonej przez policję czarnej listy najbardziej poszukiwanych kierowców wyścigowych. Teraz chce przywrócić do życia dawny system rywalizacji między wyścigowcami i ma nadzieję, że to jego zespół będzie rozdawał karty w tej grze. Thomas to jest imię głównego bohatera, którym sterujemy w Need for Speed Most Wanted oraz Need for Speed Carbon, czyli autor książki nadał tej postaci imię, nadał nazwisko, nadał całą historię, więc ja wam polecam przeczytać. Nie będę mówić dokładnie, o co chodzi z tą postacią, ani nic konkretnego, co jest w książce zawarte, w sensie nie będę spoilerować, ponieważ jest tyle fajnych smaczków w tej książce zawartych, że jak ja sam czytałem tę książkę, to byłem w szoku. Naprawdę, dla mnie 300 stron tej książki to jest za mało. Znaczy to chyba cały tom pierwszy chyba ma 300 stron. Tomów chyba ma być 3 ogólnie wydane, ale nie jestem pewien. Na pewno 2 co najmniej, trzeci chyba jeszcze będzie. Ale tu mówię, nie jestem pewien, dlatego polecam siedzieć w forum. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj pojawiały się nowe postacie, czy postaci, jak powinno się to odmieniać, które nie są byle jakie, są dopracowane, mają fajnie zrobioną historię, charakter, wszystko mają fajnie zrobione. Oczywiście mamy też te znane postacie nam, czyli właśnie główny bohater Thomas, postacie z Need for Speed Carbon, postacie z Need for Speed Most Wanted. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo przyjemnie to jest wszystko skonstruowane. Naprawdę masa rzeczy zadziwia, na przykład relacja jednego bohatera z drugim. Powiedzmy, że w grze była taka, a w książce może być jeszcze inna, jak się okazuje. Czyli takie dopełnienie historii. Bo jak wiecie, tam po prostu się ścigaliśmy, były cutscenki i tyle. Nie było pokazanej w niektórych przypadkach większej relacji, co było wcześniej na przykład, aż tak. Tu jest fajna masa ciekawostek zawarta. Na przykład, kurczę, nie wiem, czy powinien to mówić, ale kojarzycie z początku Carbona, jak się odpala grę, to jest ta scena z kanionem, że tam się ścigają dwa samochody i tak dalej. Co jeśli wam powiem, że to się dzieje po Carbonie? Jeśli chcecie wiedzieć, co to chodzi, ja polecam wam przeczytać książkę oczywiście, bo to na przykład wyjaśnia. Więc cóż, nie wiem, co tutaj mogę tak naprawdę powiedzieć. Książka autorstwa autorstwa Andreasa Lanskiego, który tworzył fabułę do Most Wanted oraz Carbon. Jest polskie tłumaczenie, robione głównie przez... Znaczy Melora tłumaczy chyba tylko, ale nie jestem pewien. Mówię, jeśli coś, to proszę mnie poprawić w komentarzu. Fajne opracowanie... Oj, bo tu mi się wszystko wyłącza. Ja tu mam podgląd jakiejś tam właśnie tej strony. Fajne okładki, jeśli chodzi o grafikę, to naprawdę pięknie zrobione. Fabuła samej książki jest też świetna, postacie. Naprawdę masa rzeczy jest w tej książce niesamowita. Wiem, że ja cały czas się powtarzam, ale nie wiem, w jaki inny sposób mogę to tak naprawdę omówić. No cóż, więc nie wiem generalnie, co tutaj mogę jeszcze dodać. Tak naprawdę, takie ogólnikowe rzeczy, co mogłem powiedzieć, to powiedziałem. Może zaraz powiem w sumie. Więc tak, jeśli chcecie śledzić, co się dzieje z książką, to odczycie linki do forum, fanpage'a tego forum oraz kanału YouTube tego forum. Znajdziecie na dole w opisie. O książce powiedziałem wszystko, co mogłem, żeby nie spoilerować. Ale jeszcze powiem, bo pewnie was zastanawia cena, bo jeśli chcecie kupić, to w wersji elektronicznej, czyli dostajecie plik tam w PDF-ie oczywiście, ze wszystkimi rozdziałami, jest dostępna za tom 15 zł. O ile na ten czas, nie wiem, czy cena opadnie, nie wiem, czy cena wzrośnie, raczej nie zostanie zmieniona, ale wszystko może się wydarzyć. A w wersji papierowej za książkę, czyli za tom, który ma 300 stron, jest 30 zł. To jest moim zdaniem stosunkowo tanio jak na taką książkę, zwłaszcza, że to jest fanowskie tłumaczenie. To jest 30 zł za
za samą książkę oraz przesyłkę, czyli tak naprawdę tanio hub po całości, co nie? Przynajmniej tak jest moim zdaniem. Oczywiście strony można wspomagać, tam są opcje dotacji, więc jeśli ktoś chce, to może zawsze dołożyć coś od siebie i tak dalej. No i cóż mogę powiedzieć. W sierpniu ma zostać wydany w wersji papierowej tom drugi oraz ma być dodruk tomu pierwszego. Ja mam zamiar zamówić te książki i oczywiście na kanale pojawi się unboxing tego, bo nie byłbym sobą, gdybym nie miał w swojej kolekcji tych perełek, może tą stroną, gdzie są te jakieś właśnie nazwy, gdybym nie miał książki. I oczywiście to jest dla mnie naprawdę niesamowita sprawa, bo ja normalnie książek nie znoszę czytać, a jak ja zacząłem czytać tą książkę, to nie potrafiłem przestać. Ja po prostu czytałem przez jeden tydzień na pewno, to ja tak czytałem, powiedzmy, jadąc do centrum, bądź no w ogóle jak gdzieś jechałem po prostu, jakimś autobusem czy samochodem. I ja się bałem, że za szybko skończę w pewnym momencie. Ja potrafiłem przeczytać jednego dnia, powiedzmy, spokojnie ponad 100 stron, znaczy tak powiedzmy w 2 godziny, coś takiego. Dobra, ja nie będę przedłużać. Powiedziałem o książce, co powiedziałem. Powiedziałem cenę, linki do książki w opisie. Ja was bardzo zachęcam do zerknięcia na to forum, na rejestrację na nim i śledzenia tego, co tam się dzieje. Zwłaszcza osoby, które są fanami Need for Speeda w jakimkolwiek małym ułamku, czy coś, no chyba dobrze to powiedziałem, bo naprawdę jest to fenomenalne dopełnienie historii tych dwóch klasyków. Ja nadal czekam, aż tom drugi zostanie wydany. Ja nie mogę się doczekać, co się dalej stanie, bo jak ja czytałem momentami, to byłem tak zszokowany, a ostatni rozdział, jaki przeczytałem, skończył się w takim momencie. Ale warto, naprawdę warto. Dobra, więc ja już tu nie przedłużam. Dzięki za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tej książki, do przejęcia forum i tak dalej. Do następnego filmu. Trzymajcie się, no i cześć!